Zaczynamy na dzisiejszym webinarze. Będzie to webinar, który dotyczy programu partnerskiego, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o kilku informacjach, które zapewne nas zainteresują. Nawiążę też do bardzo ciekawych wypowiedzi i pewnych tez pana Sukhodojewa, które potwierdzą po części moje informacje, z którymi rozmawialiśmy, o których rozmawialiśmy sobie z niektórymi w rozmowie prywatnej. Więc czas rozpocząć dzisiejszy webinar. Zacznę od dosłownie kilku zdań o sobie. Nazywam się Mariusz Duczmański. Jak widać, troszkę się postarzałem od momentu, kiedy zrobiłem to zdjęcie, bo zacząłem nosić okulary. Oczywiście to żart. Natomiast tak, usługami finansowymi zajmuję się od bardzo wielu lat, ponad 23, około 23 lat. Również bardzo mocno od początku tego okresu, kiedy zajmuję się finansami, również zawsze interesowały mnie różnego rodzaju programy partnerskie, multi-level marketingi i tak dalej. Z firmą Sky World Community zetknąłem się w 2016 roku, czyli tak naprawdę w marcu mam rocznicę 7 lat. To bardzo fajny okres, fajny czas i fajne informacje, które zaczynają do nas docierać. 2018-2019 skończyłem z grupą partnerów z całego świata szkolenie z coachingu, szkolenie dla ambasadorów, 3D coaching, tak się to dumnie nazywa. Oprócz tego, że była to bardzo ciekawa dawka wiedzy, zarówno takiej teoretycznej, jak i takiej praktycznej, to poznaliśmy bardzo ciekawych ludzi z całego świata. Spotkaliśmy się też z ludźmi z zarządu. Mieliśmy możliwość tak naprawdę, tak jak tutaj pokazuje to zdjęcie historyczne, mam nadzieję, że wkrótce uda się również być ponowny raz w Centrum Innowacji w Szarży i zobaczyć, jak wiele się zmieniło od tego czasu pomimo dwuletniej pandemii. Wtedy były to pierwsze słupy, które były stawiane. Dzisiaj tam naprawdę sam teren bardzo mocno się zmienił, zaczyna się zazieleniać. Powstaje ta pewna infrastruktura, która dla nas jest bardzo strategiczna, o tym też powiem na końcu i do czego też nawiązuje pan tutaj Sukhodojew w jednym z konferencji. Tutaj też zdjęcie z panem Anatolim Unickim, naszym prezesem, no i grupą polską na dole po uzyskaniu certyfikatów. Przechodząc do planu marketingowego, na początek zawsze powiem, zanim przejdziemy do programu partnerskiego, powiem tak naprawdę, co otrzymujemy w momencie, kiedy zarejestrujemy się w firmie Sky World Community. To jest bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy otrzymamy link referencyjny, czyli komuś przekażemy link referencyjny, pamiętajmy, że nasza rola jako sponsorów na tym się nie kończy, ona się dopiero zaczyna. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Chcemy od początku do końca ludzi dobrze prowadzić i przekazywać im rzetelne informacje na miarę możliwości, jakie one są dostępne. Starajmy się te informacje czerpać przede wszystkim z takich webinarów jak ten, czy takich, jaki prowadzi pan Janusz Tomczak w czwartki, a nie gdzieś z pewnych informacji, które wyczytaliśmy na przykład w internecie z nieznanego źródła. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby te informacje były rzetelne. To tak jak powiem dla przykładu, posługujemy się nazwą firmy, między innymi chociażby Sky World Community, a nie posługujemy się nazwą Skyway. Nie używamy takiej nazwy nigdzie w mediach społecznościowych czy jakichkolwiek innych źródłach, których przekazujemy dalej informacje. Wiemy z jakich względów, że ta nazwa po prostu właściwa, obecna firmy jest to Sky World Community, czy też na przykład Unitsky String Technology, natomiast tamte nazwy to historia i to już nie istnieje. W momencie, kiedy się zarejestrujemy, bardzo ważne, byśmy jak najszybciej zweryfikowali swoje konto osobiste dokumentami. Dowód osobisty najlepiej, gdyby to był skan dobrej jakości, prawa, lewa strona. I drugi dokument, który potwierdzi nasz adres zamieszkania, czyli w tym wypadku to będzie faktura za media, wyciąg z konta, jakiś dokument potwierdzający nasze miejsce zamieszkania, na przykład zaświadczenie z urzędu gminy czy miasta o tym, pod jakim adresem obecnie przebywamy. I te dokumenty załączamy, wypełniamy formularz zgodnie z danymi i wysyłamy. Zazwyczaj w ciągu 24 godzin w dzień roboczy ta weryfikacja powinna przebiec, jeśli jest wszystko dobrze, pomyślnie. Druga sprawa, pamiętajmy, żeby pomóc naszym partnerom zweryfikować numer telefonu. Numer telefonu jest to też bardzo ważna rzecz. Ja oczywiście zachęcam do wszystkich do ściągnięcia sobie aplikacji naszej firmowej Sky World Community. Ona jest w tej chwili poprawiona po pewnym audycie, pewnej zmianie i przynajmniej na moim telefonie ona chodzi w tej chwili o wiele płynniej. Bardzo łatwo mam dostęp do podstawowych informacji w firmie, chociażby newsów, dostęp do swojego konta bonusowego, udziałów, salda na rachunku i tak dalej. Te podstawowe rzeczy, nie muszę się logować ciągle, tylko poprzez albo w zależności jak sobie ustawiliśmy konto, albo poprzez odcisk na przykład swego palca, albo jakiś PIN wchodzimy na swoje konto i podstawowe rzeczy widzimy. Ja do tego zachęcam wszystkich, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił. Druga sprawa, w momencie kiedy już zweryfikujemy swoje konto, mamy zweryfikowany telefon, ważne, żeby wejść w zakładkę dla partnerów i o tym też mówmy ludziom, osoby, które z naszego polecenia się rejestrują i bardzo ważne, żeby te osoby, nasi partnerzy zaakceptowali regulamin dla partnerów. Tam jest chyba, o ile pamiętam, 8 stron. Trzeba przelecieć każdą stronę i na końcu zatwierdzić i dzięki temu nikt nie utraci bonusu z tytułu polecenia. A druga sprawa, nasz nowy partner będzie miał wszystkie narzędzia, które są dostępne w tej zakładce. Są to linki polecające stron docelowych, nasze osobiste i wiele innych materiałów, również wideo w formie zdjęć, prezentacji, do których w większości wypadków jest przypięty nasz numer ID, który tak naprawdę identyfikuje nas jako partnera polecającego, czyli tego tak zwanego sponsorującego. Przechodząc do programu partnerskiego, jak widzimy, mamy 7 poziomów. Partner, konsultant, lider, master, ekspert, top ekspert i sky ekspert. Te pierwsze 3, jak z każdego tygodnia powtarzam, one nie wymagają żadnej kwalifikacji osób trzecich, więc one, jak gdyby możliwość uzyskania tych statusów, partner, konsultant, lider, one są najprostsze, zazwyczaj uzyskuje się je bardzo, bardzo szybko. Szczególnie konsultant i lider, kiedy zaczynamy zapraszać pierwsze osoby, to możemy to zrobić naprawdę w dość stosunkowo krótkim czasie. Przejdźmy wobec tego do omówienia tych pierwszych 3, króciutko. Już na samym początku, w momencie kiedy się zarejestrujemy i zweryfikujemy, firma daje nam możliwość zarobić za polecenie. Czyli jeśli przyciągniemy do firmy inwestora, który chce włożyć swoje środki w tą technologię, zainwestować, to tak naprawdę firma wypłaci takiemu partnerowi 15% za przyprowadzonego kapitału. To są fajne środki, bo 15% to jest całkiem niezły bonus. 15% z pierwszego poziomu, ale zobaczmy, drodzy Państwo, że już na samym początku mamy możliwość zarabiania z 4 poziomów, czy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czyli nasi partnerzy, jeśli zaczną budować zespół, to również z drugiego poziomu otrzymamy 4%, z trzeciego 2%, z czwartego 1. Mamy konsultanta. Konsultant to jest ten, powiedzmy, partner, który wykonał tą minimalną pracę i sam coś zrobił, czyli inwestując pierwsze środki w udziały spółki. Konsultant musi zaprosić minimum 2 osoby. Te 2 osoby muszą zainwestować po $100. My osobiście też musimy w tym czasie zainwestować $100. Łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie musi wynosić 300, no bo po 100 razy 2 plus nasze, no to inaczej nie może być. I w tym wypadku stajemy się konsultantami. Konsultant awansuje w tym sensie, że po pierwsze zmienia nazwę, natomiast po drugie sięga do 5. poziomu już w programie partnerskim. Lider, ostatni ten poziom, który jak mówiłem nie wymaga kwalifikacji, ale wymaga już budowania zespołu. Po pierwsze, do tego momentu sami osobiście musimy mieć zainwestowane $200. Musimy zaprosić minimum 3 osoby, które włożą do firmy po $200, ale łączna suma na pierwszym poziomie wszystkich naszych partnerów, czy są konsultantami, czy liderami, czy osobami dopiero wczoraj się na przykład zarejestrowały, łączna suma inwestycji musi wynosić 2000. I w tym wypadku, w momencie, kiedy spełniamy ten warunek, trzeci, stajemy się liderami. Awansujemy w tym sensie, że również o jeden poziom w głąb w strukturze zaczynamy sięgać, czyli do 6. poziomu. Kolejne etapy to już statusy, które wymagają kwalifikacji osób trzecich, czyli tak naprawdę tworzą nam się zespoły w naszym zespole. Zespoły liderów, zespoły masterów, zespoły konsultantów i tak dalej. I biorąc pod uwagę ten pierwszy status master, który wymaga kwalifikacji osób trzecich, naszych partnerów, to zaczynając od osobistej inwestycji wymagane jest, jak widzimy, $1000. Jednorazowo lub historycznie. Tutaj akurat nie ma tego wymogu, firma tutaj nie narzuca nam niczego. Po prostu w statystykach musimy mieć zapisane, że w firmie zainwestowaliśmy łącznie $1000. Druga sprawa, 3 partnerów, którzy uzyskali status liderów. Przepraszam. Czyli tak, mamy pierwszy warunek $1000, 3 partnerów, którzy mają status liderów i trzeci warunek, pierwsza linia, czyli osoby, które bezpośrednio zaprosiliśmy, które mają status liderów, konsultantów lub świeżych osób, które dopiero się zarejestrowały w firmie, łączna suma inwestycji musi wynosić $5000. Jeśli ta suma wynosi $5000, to spełniliśmy trzeci warunek i w tym momencie automatycznie uzyskujemy status mastera. Master, jeśli chodzi o samą strukturę i głębokość, dość mocno awansuje w tym wypadku, bo z 6. poziomu, tak jak lider sięga, automatycznie o 3 poziomy zwiększa mu się głębokość. Czyli do tej pory, jeśli na przykład miał osobę na 6., 7. poziomie, ale niestety nie otrzymywał z tego tytułu bonusów, bo był liderem, to w tym momencie, od tego momentu, w momencie kiedy pojawił mu się status master, jeśli będzie jakikolwiek obrót się wygeneruje na poziomie 7, 8 lub 9, otrzyma z tego tytułu należne bonusy. Mamy kolejny status, jeden z 3 ostatnich, to jest status ekspert. Do tego, powiedzmy, poziomu wszyscy powinni z nas dążyć. Ja osobiście zachęcam. Też oczywiście muszę popracować nad tą 3. nogą. Wszystkie warunki jak gdyby spełniam, czyli ten warunek obrotowy spełnia wielokrotnie, warunek inwestycyjny spełnia wielokrotnie. Natomiast jeśli chodzi o tą 3. nogę, tutaj po prostu muszę popracować po prostu z którymś z partnerów nad tym. Natomiast dlaczego warto? Ekspert między innymi będzie w takim elitarnym ekspercie, on między innymi trafia do takich elitarnych klubów, które będą miały dodatkowe pewne przywileje, pewne dodatkowe informacje będą uzyskiwać. I o tym możecie dużo więcej, drodzy Państwo, poczytać, między innymi z ostatnim webinarium Sukhodojewa. On na ten temat mówi, dlaczego warto popracować, dlaczego warto wykorzystać teraz ten krótki jeszcze czas w rozwoju firmy, aby uzyskać statusy eksperta. Biorąc pod uwagę wynagrodzenie, pomijając te inne rzeczy, które będą miały miejsce, ekspert musi, tak jak powiedziałem, 5000 osobiście zainwestować. musi mieć trzech partnerów o statusie master. Tu widzimy tą zmianę, że dwóch masterów może być, znaczy musi być na pierwszym poziomie, natomiast trzeci dopuszczone jest, aby był niekoniecznie z naszego pierwszego poziomu. On może być na drugim, trzecim, czwartym poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli całkowicie w innej odnodze niż tych dwóch masterów, którzy dają mi osobiście na przykład już kwalifikacje. Jeżeli posiadam tych trzech masterów, 5000 osobistej inwestycji liczonej historycznie i 10 łącznie z moimi bezpośrednimi partnerami, 10 000 dolarów obrotu, to uzyskuję status eksperta. Dlaczego warto? Dlaczego warto? Pamiętamy, ile uzyskuje, jaką głębokość zyskuje sobie master. Master uzyskiwał głębokość, pamiętamy, 9 poziomów. Natomiast ekspert sięga do 20 poziomu. Czyli właściwie dwukrotnie nam się zwiększa głębokość automatycznie w momencie, kiedy uzyskujemy status eksperta. Czyli jeśli nawet nie sięgaliśmy do tej pory 10, 11, 12, 14, 15, 16, a tam się naprawdę działo, bo wystarczy jedna linia, gdzieś tam się rozbuduje w głębokości, to automatycznie z tego obrotu otrzymujemy bonusy. Nagle zaskoczeni jesteśmy, że dostajemy każdego dnia, czy tam co drugi, trzeci dzień, jakieś pieniążki całkiem niemałe, ponieważ zaczynamy sięgać 100% głębiej niż do tej pory. Czyli z 9 na 20 poziom nagle sięgamy. To jest jedna rzecz, o której naprawdę tutaj warto mówić. I teraz dwa ostatnie poziomy to są takie wyjątkowe, ponieważ mamy, powiedzmy, ja to nazywam takie pewne stałe wynagrodzenia wręcz, które otrzymują ci partnerzy mający status top eksperta i sky eksperta. O tym powiem dosłownie na koniec, natomiast skupmy się teraz na tych wymaganiach. Żeby zostać top ekspertem, musimy osobiście zainwestować w firmie 10 000 dolarów. Drugi warunek. Z naszą inwestycją nasi partnerzy z pierwszej linii muszą mieć obrót 30 000. Czyli jeśli my mamy 10, no to nasi partnerzy z pierwszego poziomu 20 000. Nie jest to naprawdę wiele. Natomiast największą pracę musimy wykonać, aby wykreować tych trzech ekspertów pod nami. I to jest sztuka, ponieważ ci ludzie mają też bardzo już duże zespoły i my mamy jeszcze większy zespół. W pewnym momencie firma na tym poziomie, sama nazwa Top Expert, daje nam pewne dodatkowe korzyści. Po pierwsze, jako Top Eksperci sięgamy maksymalnie w programie partnerskim na tyle, ile się da. Program partnerski 24 poziomy. Druga sprawa, Top Expert otrzymuje dodatkowo, niezależnie od tego, ile otrzyma pieniędzy z tych 24 poziomów gotówki na konto, swoje bonusowe, otrzyma co miesiąc z obrotu swojej struktury w miesiącu kalendarzowym 1500 dolarów, czyli taki dodatek, powiedzmy, około 6-7 tysięcy co miesiąc. Otrzymuje taki top ekspert przy obrocie 20 000 lub więcej. Jeśli on jest mniejszy obrót, no to tam będzie 800, 500. Natomiast przy dobrze działającej naprawdę strukturze, przy tym poziomie już top eksperta, naprawdę mamy duże zespoły. Bo jeśli my mamy zespół duży, to pamiętajmy również, że nasi eksperci, którzy już też mają status ekspertów, też mają duże zespoły. I tam się naprawdę w tych zespołach dzieje, jest obrót, jest żywy organ, który przynosi naprawdę korzyści, między innymi, no, mówimy tu o pieniądzach, więc mówimy otwarcie właśnie w postaci bonusów pieniężnych. Więc to jest to. Podsumowując, aby uzyskać ten status 10 000 musimy mieć osobiście, 30 000 razem ze strukturą z pierwszego poziomu i trzech ekspertów. Ten jeden jest dopuszczony, że może być głębiej w naszej jednej odnodze niezależnej. I zobaczmy teraz jeszcze na ostatni status. Status Sky Experta. Status Sky Experta $20 000, osobista inwestycja, 90 000 razem ze strukturą z pierwszego poziomu, obrót, i w tym wypadku musimy mieć już nie 3, ale 4 top ekspertów i wtedy uzyskamy najwyższy status, jaki jest na chwilę obecną dostępny w firmie Sky Expert. Czyli tak, 20 000 osobista inwestycja, 90 000 razem z grupą i 4 top ekspertów. Uzyskujemy status Sky Experta. Sky Expert z miesięcznego obrotu uzyskuje $2000 i dodatkowo oczywiście otrzymuje korzyści finansowe w postaci bonusów do 24 poziomów, sięga w strukturze w głąb. Krótkie podsumowanie. Tutaj również ten slajd pokazuje, że to o 15% z pierwszego poziomu to nie jest wszystko. Przy dobrej pracy, systematyczności co miesiąc możemy uzyskać nawet 18% bonusu z każdej płatności, jaka pojawi się w naszej pierwszej linii. Wtedy, kiedy na przykład tych płatności jest więcej niż 20, uzyskamy 18% z każdej płatności. Czyli załóżmy mamy, nie wiem, 10 partnerów bezpośrednich albo 20 i z tych 20 każdy coś tam kupił w danym miesiącu albo zapłacił 3 raty, bo to nie chodzi o to, że musi być 20 osób. Pamiętajmy, że to chodzi o ilość płatności. Bonus za rozwój struktury partnerskiej dla statusów partner, ale warunki bonusu. Wszystkie pakiety powinny być kupione w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Jedna osoba może kupić kilka pakietów. Pakiet udziałów na raty są również uwzględniane przy naliczeniu bonusu, czyli na przykład ktoś, czasami jest tak, że ktoś kupił sobie jakiś ratalny, bo stwierdził, że mu się to bardziej finansowo spina niż jakiś za gotówkę, ale spłaca go od razu. Ma 10 rat i spłaca te 10 rat. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10. To w tym momencie łapiemy się, przy jednym partnerze łapiemy się tutaj na ile? Na ten poziom. Dlaczego? Dlatego, że było 10 płatności, ale przez jednego partnera. Mogło być tak, że 2 partnerów kupiło na przykład taki pakiet teraz z tym hologramem, ale kupiło sobie na raty i zapłaciło 2 raty. Ja formalnie ok, zapłacili 2 raty, jeszcze 8 rat w danym miesiącu, ale stwierdzili, no bo załóżmy jest luty i stwierdzili, że przed upływem miesiąca oni jednak spłacą całość, żeby nie płacić tego co miesiąc po $500, żeby mieć z głowy, spłacą resztę. No i płacą kolejne 8 rat. Czy mamy takich 2 partnerów, zapłaciło 10 rat razem, jeden i drugi, czyli wpłynęło nam 10 000 tak naprawdę w strukturze bezpośrednio. Ile dostaniemy pieniążków? 18%, czyli z 10 000 1800, czyli $300 więcej, tylko 2 partnerów, którzy kupią 2 pakiety właśnie z hologramem ratalnie i spłacą te raty na przykład w danym miesiącu. 10 rat albo jedna po drugiej od razu. I automatycznie załapujemy się w systemie prowizyjnym na właśnie to 18%. To jest bardzo ciekawe. Zasady, warunki programu partnerskiego. Minimalna inwestycja $50, minimalna kwota wypłaty $30. Pamiętajmy, że mamy bardzo wiele różnych możliwości wypłat, wyprowadzenia środków z firmy, między innymi poprzez kryptowaluty. Ja polecam osobiście USDT, TRC20, ten tak zwany powiedzmy odpowiednik dolara. Tam jest koszt tylko, z tego co pamiętam, $1. Wypłacamy sobie jakąś gotówkę, $1 opłaty, czyli jakieś 40 czy 50 w zależności od kursu. Mamy również, to co jest ważne, to mamy również 24 poziomy w programie partnerskim, no i ilość partnerów, których możemy zaprosić do firmy, jest nieograniczona. Krótkie jeszcze podsumowanie całego programu partnerskiego. Tutaj mamy pewne bonusy dla liderów. Mistrz otrzymuje długopis, następnie ekspert otrzymuje $500, top ekspert otrzymuje $1500 i sky ekspert otrzymuje $2000. Ta gotówka, pamiętajmy, ona wpływa na konto bezpośrednio, a nasze konto bonusowe i my możemy z tym zrobić, co sami uznamy. Możemy po prostu te środki wypłacić albo po prostu możemy przeznaczyć je na część na raty, część wewnętrznie na przykład sprzedać, udostępnić komuś, partnerowi. Albo na przykład nieraz jest tak, że mąż żonie wewnętrznie przelewa te środki, bo ma, ona robi pakiet, a on i tak prowizję z tego otrzyma, bo to tak ludzie kombinują, Polak potrafi, więc tak to mniej więcej wygląda. Pamiętajmy, że jesteśmy we firmie. Tak, ten slajd pokazuje, że każdy, on mówi, że szansa, aby stać się częścią projektu, który zmieni cały świat. Ja uważam, że to nie jest szansa, to jest już, powiedzmy, zaczyna być fakt, że każdy, kto stanie się partnerem firmy Sky World Community, każdy, kto stanie się właścicielem, nabywcą udziału firmy Sky World Community, stanie się częścią projektu, która zmieni cały świat. I to jest w 100% już uważam osobiście pewny jak gdyby stan, biorąc pod uwagę to, co firma zrobiła w 2022 i to, co zrobiła przez ostatnie 2 lata pandemii, która tak naprawdę sparaliżowała cały świat, a pomimo tego wykonali naprawdę wielką pracę i te opóźnienia nawet związane z niezależnych przyczyn naprawdę były niewielkie, bo firma pewne rzeczy zaplanowała dużo wcześniej i mogła się przygotować na pewne opóźnienia, pewne niedogodności. To, co dokonała w 2022, to, co dokona w tym roku, to po prostu naprawdę, powiedzmy, wymiata wszystko, niesie wszystko w kosmos. Pamiętajmy, jesteśmy w projekcie, który mówi o $400 miliardach. Na tyle został wyceniony przez niezależnych ekspertów. Pamiętajmy, niezależnie od tego, ile firma ma udziałów, to pamiętajmy, spora część została sprzedana. Naprawdę spora część przez te 7-8 lat została sprzedana. Spora część musi trafić do obrotu giełdowego, kiedy firma zdecyduje się wprowadzić je do obrotu, a ten czas się zbliża. Ale pamiętajmy, że firma również musi zostawić sobie pakiet większościowy. Więc tych udziałów naprawdę nie zostało dużo. A to, że firma robi takie strzały, jak na przykład ten projekt, znaczy ta promocja z hologramy 1 do 90, to naprawdę nie dajmy się wprowadzić w błąd z myśleniem, że firma ma tak dużo tych udziałów, że po prostu w takiej cenie w tej chwili je sprzedaje. Bo to, że dzisiaj rzuca w takiej sumie, czyli daje taką promocję 1 do 90, to nie znaczy, że te udziały się jutro nie skończą całkowicie, albo za miesiąc czy 2. Weźmy to naprawdę pod uwagę. To, że firma robi coś takiego, to robi tylko naprawdę wielki, wielki ukłon do osób, które zaufały jej, kiedy firma zaczynała od zera, od niczego. I dlatego to jest w pewnym sensie naprawdę, uwierzcie, jest to pewien prezent, ponieważ ludzie, którzy będą kupować udziały, a będą kupować na wolnym rynku już później, na giełdach, te ceny, jak powiedziałem, one będą o kosmos wyższe. I tutaj będzie stać ludzi na jakąś tam tylko niewielką cząstkę. To tak jakby kupić bitcoina w 2009, a później chcieli go kupić na przykład w 2023. Różnica na pewno dostrzegamy. Mamy jeszcze pewne pakiety. Ci partnerzy, którzy są z nami od 5-6 lat, wiedzą, że tych pakietów naprawdę było bardzo wiele. Bardzo wiele. Teraz jak przeglądamy swoje biura, to mamy tylko naprawdę InnoTrans, szybki start i mamy maluszek, student, a później już luzem pewne pakiety, już bez takich jak gdyby utworzonych tutaj takich fajnych schematów, jak widzimy na stronie, tylko są pewne jeszcze paczki, pewnej liście. Natomiast tych pakietów najróżniejszych, o różnej nazwie, pamiętamy, że było ich naprawdę sporo. Rok, 2, 3, 4 lata temu. Zatrzymuję się na chwilę na tym pakiecie Maluszek i Student. Uważam, że jest rewelacyjny, świetny prezent dla dzieci. Żadna posagówka, w żaden, nawet w najmniejszym stopniu, jeśli tu są nawet agenci ubezpieczeniowi dzisiaj obecni, nie równa się z tym pakietem dla dziecka. Ponieważ wiemy, że posagówki to po pierwsze mają okres najczęściej wykupu, dwuletni, chociaż różnie to bywa w firmach. Po nawet 2, 3 latach, 5, jeśli byśmy zrezygnowali, to otrzymamy tylko niewielką cząstkę. Chyba że będziemy się skarżyć odpowiednią firmą, kancelarią prawną, to może dostaniemy zwrot środków płaconych, a to jest możliwe dzisiaj. I takie możliwości są, natomiast nie o to chyba nam chodzi. Natomiast tutaj, na przykład kupując chociażby ten pakiet za $1350, to jest naprawdę niewiele pieniędzy dzisiaj, bo to jest około 5-6 tysięcy złotych. Natomiast zobaczmy, mamy 38,5 tysiąca udziałów. Biorąc pod uwagę tylko tą kwotę 38 tysięcy i przeliczając ją na tą wartość nominalną 1:1, to mamy z $1350 mamy $38,5 tysiąca. To już jest całkiem naprawdę niezły pieniądz, bo z 6 tysięcy, 38 tysięcy byśmy musieli pomnożyć przez wartość dolara, to myślę, że nie jedno dziecko już by to usatysfakcjonowało, jeśli chodzi o dorosłe życie. Ale pójdźmy dalej. Pomyślmy teraz sobie, że te udziały będą kosztować na wolnym rynku po 10, to mamy wtedy 380. Ale jeśli będą kosztowały nie po 10, ale po 100, to wyobraźmy sobie, jakie to są pieniądze. Tego nie wiemy, czas to wszystko zweryfikuje. To są oczywiście tylko moje insynuacje, więc jak gdyby nie trzymajmy się, jeśli chodzi o informacje podawane na webinarze. Natomiast naprawdę mówmy tutaj, że to jest świetny produkt dla rodziców, dla dzieci, dla rodziców z małymi dziećmi, ale już też z takimi dorastającymi, którzy zaczynają na przykład podejmować studia. A pamiętajmy, że studia najczęściej to jest 5 lat, a przez 5 lat naprawdę możemy zrobić piękny prezent dzieciom. I wykorzystajmy to naprawdę fajnie w rozmowach ze swoimi znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi. Mam pewnie wiele kontaktów biznesowych, którzy gdzieś tam też mają dzieci mniejsze lub dorastające. Tutaj mamy kilka pakietów jeszcze właśnie takich luźnych. Tutaj mamy też właśnie pakiety, no też jeszcze mniejsze. Natomiast ja jeszcze skupię się na tym ostatnim slajdzie, bo ten slajd tak naprawdę zwraca uwagę na to, co mówiłem już wcześniej, że ta minimalna inwestycja w ogóle we firmie to jest $50, więc to jest dostępne dla każdego, na każdą naprawdę kieszeń. Więc zapraszam do tego, żebyście wykorzystywali tą szansę. Jeszcze raz, jak namolnie mówię, wykorzystujmy Maluszek i Student do rozmów z ludźmi, z osobami, którzy mają dzieci. Państwo płaci 500+. Wyobraźmy sobie, jakie te pieniądze mogą być wielkie w momencie, kiedy po prostu przeznaczymy je chociażby w ciągu roku właśnie na takie pakiety. Tak po prostu się przeje. Najzwyczajniej się je po prostu przeje. Tutaj teraz krótka też informacja, bo często ludzie nas pytają się, partnerzy, co ja otrzymam w zamian za to, że płacam środki do firmy. Otrzymujemy oczywiście normalną, prawną umowę. Umowa jest wielostronicowa, składa się jest w dwóch językach, rosyjskim i angielskim, najczęściej posługiwanym językami, najbardziej popularnymi. I co najważniejsze, to jest ta część na stronie 8 naszej umowy, tak zwanej umowy pożyczki konwertowej, którą znajdziemy u góry w naszym biurze w zakładce Moje dokumenty. I przybliżenie tego slajdu to jest właśnie to. To jest akurat przykład małego pakietu. Może w kolejnym tygodniu, za 2 tygodnie zrobię może slajd innej umów, żeby pokazać, że tych umów jest więcej z inną wartością. Ale tak, 17 tysięcy udziałów, klasa A i wartość nominalna jednego udziału. Mamy informację $1. Czyli to jest to, co firma nam minimum gwarantuje w umowie. Na tym etapie no firma, podpisując tak naprawdę bardzo duże ryzyko, jak gdyby podejmuje na tym etapie. Kiedy to robiła ileś tam lat temu, kiedy, pamiętajmy, nie było nic. Nie było technologii, ona była po prostu oczywiście tylko na papierze. Nawet jak bijano pierwszy szpadel gdzieś tam na działce, marynarce, to też po prostu to było 100% ryzyko, że coś się może nie powieść. W tej chwili to ryzyko właściwie spadło do zera. Mówimy już teraz już mówi się o dywidendach, więc i mówi się o projektach komercyjnych, więc wiemy, w czym rzecz. Jest umowa o wartości, tak jak widzimy, mówi o wartości udziałów. Mówi o klasie A, czyli to jest ta klasa, która jest uprzywilejowana zazwyczaj, jakbyśmy sobie gdzieś na necie poczytali klasa A udziały. No i wartość nominalna $1, to co jest, mam tutaj gwarantowane. Mamy oczywiście możliwość w swoich biurach wygenerować tak zwany wyciąg z rejestru spółki, czyli pokazać tak naprawdę, że jesteśmy udziałowcami. W momencie, kiedy spłaciliśmy swoje udziały, firma wpisuje nas do rejestru spółki i my tam po prostu widniejemy z imienia i nazwiska. Dlatego też między innymi po to jest weryfikacja naszego konta dokumentami, ponieważ jest to dokument też prawny, pamiętajmy. Nasz inwestor, czyli również i my, jeśli wszyscy tu obecni dzisiaj na dzisiejszym webinarze są udziałowcami, to można szczerze i otwarcie powiedzieć, że jesteście współwłaścicielami innowacyjnej technologii transportowej, która uważam, że będzie jedną z największych na świecie, ponieważ zdominuje tą część rynku, która dotyczy transportu. To tak jak był kiedyś podany przykład dotyczący telefonu, to był przełom. Były telefony, ja jeszcze jestem tym pokoleniem, gdzie traciłem to dużo pieniędzy na rozmowach telefonicznych, czasami człowiek siedział długo z pewnych przyczyn na telefonie i to był zwykły kabel, trzeba było być w domu, dzwonić, rozmawiać i tak dalej. Później pojawiały się nagle telefony komórkowe. W 1999, z tego co pamiętam, dostałem pierwszą komórkę za wyniki w pracy, wtedy w bankowości. No i to było coś, nie? Fajna komórka, niewielka, naprawdę zgrabna, to był Siemens, ale co z tego, jak 99% innych znajomych, jeśli nie więcej, nie miała ani komórki, a nawet jeśli był gdzieś stacjonarny, to połączenie kosztowało 10, 15, 20 zł za minutę i człowiek się nie zastanawia, czy w ogóle dzwonić, czy to prawie jak się dzwoniło, jak gdzieś tam poza Europę, do jakiegoś kraju dzikiego i połączenie za minutę było takie, więc w dużej mierze komórka na tym etapie była pewną ozdobą, powiedzmy taki nawet w cudzysłowie szpanem. Natomiast mało była praktyczna. Dzisiaj stała się naprawdę narzędziem do pracy, tak zwane smartfony i nie tylko. To jest narzędzie do pracy, w którym mamy wszystko, wszystko. I powiem tak, to co się stało z telefonią, to samo stanie się z transportem autobusowym, kolejowym, tramwajowym. Nasza technologia, jestem pewny, że w 100% wyprze transport ten, który jest zwykły naziemny na wyższy poziom, ponad ziemię. Tam, gdzie jest o wiele bezpieczniej, gdzie nie giną ludzie, gdzie nie ma tych kolizji. Transport ekologiczny, czysty, dużo tańszy, naprawdę dużo tańszy. Zresztą przekonamy się, jak będą powstały pierwsze komercyjne, jakie będą przewozy w tych poszczególnych krajach. Więc dużo tańszy, no i właściwie wpisujący się całkowicie w geopolitykę dzisiejszego świata, bo świat potrzebuje właśnie tego typu rozwoju transportu, zarówno towarowego, kontenerowego, jak i po prostu zwykły, standardowy, międzymiastowy, międzykontynentalny. Ten slajd również jeszcze go trzymam, ponieważ on też pokazuje tak naprawdę niszę, w której my jesteśmy i którą możemy naprawdę wykorzystać. Żyjemy w okresie po pandemii, teraz wojna na Ukrainie, to co się dzieje tutaj u sąsiadów. Mamy wysoką, w wielu krajach mamy wysoką inflację. Mówi się o inflacji, zobaczcie, w zeszłym roku mówiło się o inflacji 15% i faktycznie taka była, nawet sięgła pod koniec roku wyżej. Teraz mówi się o inflacji w okolicach 20%, czasami niektórzy mówią, że na krótko może być nawet 25%, ale średnia może będzie też około 20%. To 2 lata dają nam 35% straty kapitału, bez względu na to, czy byśmy trzymali to w banku, czy w domu gdzieś w przysłowiowej skarpecie. Pamiętajmy, że bank, jeśli nam da jakiś, bo zazwyczaj na koncie, jak trzymamy, to tam nie ma oprocentowania. Chyba że jakąś lokatę sobie otworzymy z tego tytułu, z tego $1000, to pamiętajmy, z $1000 bank też niewiele nam da na lokacie. Natomiast mając udziały w naszej firmie i kupując z średnim dyskontem 40% jeszcze, mamy 40 000 udziałów. Co nam to daje? Jeśli firma wprowadzi na przykład w 2023 lub po zakończeniu, po tym roku 2023, czyli załóżmy w 2024, zdecydowałaby się wprowadzić udziały do obrotu giełdowego i wartość udziału byłaby ta minimalna 1:1, to nasz klient, nasz partner i tak uzyskałby $40 000 z 1 000. To jest potężny procent, to jest potężny procent. A zakładając, jeśli to byłoby 10, jeśli to byłoby dużo więcej dolarów za jeden udział, no to sobie możemy wyobrazić, jakie kwoty są przy tak niewielkiej, naprawdę niewielkiej inwestycji. I teraz podsumowanie, jeszcze krótkie podsumowanie, dosłownie 3 slajdy na ten temat, jeśli chodzi o to, co się dzieje w naszym Centrum Innowacji w Szarży. Między innymi delegacja z Wietnamu odwiedziła Centrum Sky World Community, czyli Unitsky String Technology. Wyjątkowo duża delegacja, bo rzadko się zdarza, żeby kilkadziesiąt osób gdzieś tam przyjechało w formie delegacji, ale pamiętajmy, tych delegacji jest w tej chwili w Centrum Innowacji bardzo, bardzo dużo. Jest naprawdę tych osób bardzo dużo, więc każda zostawia jakiś swój ślad po sobie. Często to są naprawdę fajne kontakty biznesowe dla firmy. Przejeżdżają naprawdę ludzie o różnych kontaktach też biznesowych we własnym kraju. Więc tutaj, jak widzimy, mieliśmy delegację z Wietnamu, która tam się bardzo mocno rozwija. Jednym z ważnych aspektów działalności właśnie była globalna współpraca. Ona odgrywa oczywiście bardzo duże, ma znaczenie w rozwoju. Natomiast teraz bardzo krótko, bo nie zwróciłem uwagi na te różnego newsy, które ostatnio gdzieś tam się pojawiały. Nie uznałem ich tam za bardzo ważne, natomiast kilka test z webinaru Sukhodojewa, bo powiedziałem, że do niego nawiążę. I bardzo ciekawe rzeczy można wyczytać w nim. Myślę, że pan Aleksiej Sukhodojew wręcz parzyły gorączki i usta, żeby powiedzieć więcej, ale nie może, o czym ja też wielokrotnie wam mówiłem. Ale przyjrzyjmy się niektórym bardzo ciekawym tezom, szczególnie na końcu ostatnia. Zapewniam, że w tym materiale, który możemy sobie ściągnąć w języku polskim, też w PDF-ie, jest dużo więcej ciekawych informacji. Oczywiście po takim webinarze dzisiaj lub w wolnej chwili zachęcam do zapoznania się z całym tym materiałem. On składa się tam z iluś stron, ale dosłownie kilka tez w tej chwili. Ten rok będzie dla nas bardzo ważny i przełomowy, bo w zeszłym roku rozwijaliśmy się zsynchronizowani w tempem rozwoju Unitsky String Technology. Wiele pracy włożono w zbudowanie infrastruktury w celu dalszego skalowania i ewolucji, aby móc wykonać wielki skok po zademonstrowaniu pewnych kamieni milowych przez Unitsky String Technology. To zdanie. Wiele pracy włożono w zbudowanie infrastruktury w celu dalszego skalowania i ewolucji, aby móc wykonać wielki skok po zademonstrowaniu pewnych kamieni milowych przez Unitsky String Technology. O co chodzi? Poniżej czytamy. O jakich kamieniach milowych mówimy? To oczywiście uruchomienie czwartej testowej linii w szarży o długości 2,5 km. Osiągnięcie na tej linii prędkości 150 km na godzinę, osiągnięcie na tej linii prędkości 150 przez pojazdy pasażerskie, przepraszam, i 120 km w przypadku przewozu kontenerów. Jest to również rozpoczęcie pierwszego komercyjnego projektu na terytorium Republiki Białoruś i z ultralekkim pojazdem Ulin. Nie wiem, czy dobrze ulite, czy to dobrze czytam. Mamy dwie informacje. Po pierwsze, to co mówię od dosłownie wielu tygodni. Te testy na tych dwóch odcinkach 2,5 kilometrowych, tutaj pan Sukhodoyev mówi jasno i wyraźnie. Będzie to wielki skok po zademonstrowaniu pewnych kamieni, wielki skok po zademonstrowaniu tej technologii na tych liniach. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o tym teście. 150, która jest w dokumentacji, musi być zapisana i 120 w przypadku kontenerów. Bardzo dużo wykonano pracy, o czym za chwilę powiem. Natomiast to jest potrzebne do tego, żeby fizycznie zacząć budować. I to już od dzisiaj, właściwie od teraz. Zobaczmy kolejną tezę. To nie tylko uruchomienie kolejnych linii testowych, ale ich certyfikacja, która jest niezbędna, aby projekty na całym świecie, które są, umowy są podpisywane i są już w tej chwili realizowane i one w zaciszu, poza naszym wzrokiem, one są przekształcane w umowy komercyjne, kontrakty komercyjne. Czytamy, jest niezbędne, aby projekty na całym świecie mogły się dalej rozwijać na całkowicie legalnych podstawach, zarówno pod względem inżynieryjnym, jak i prawnym, aby końcowy produkt był zgodny z niezbędnymi standardami i normami. I tu mówimy o tej szybkości, 150 i 120, to jest dokumentacja zapisana i ona musi być osiągnięta, ona musi być certyfikowana, musi być zapisana. Dokładnie przestudiował rynek Unitsky String Technology, aby optymalnie wybrać to, na co jest obecnie największy popyt na świecie, co jest najbardziej potrzebne. W tej chwili jesteśmy na podetapie, to jest bardzo ważne zdanie, rozwoju 14.3 i krok po kroku przechodzimy do etapu 15, który jest ostatni. To tak w cudzysłowiach można sobie wziąć do siebie. Krok po kroku przechodzimy do etapu 15. Czyli będzie to miało miejsce zapewne w bardzo niedalekiej przyszłości. Się dowiemy. I teraz jeszcze jedna ważna informacja. To jest bardzo ciekawe, bo to pomoże każdemu z nas w pracy, w budowaniu zespołów, w przyciąganiu nowych inwestorów. Będzie świetne narzędzie. Tworzony jest inteligentny chatbot. Każdy będzie miał do niego dostęp, partner SWC, który zostanie wdrożony w pierwszej kwartale, co dodatkowo zaoszczędzi wasz czas i byśmy mogli skupić się na strategicznych rozwiązaniach. Zostanie przetłumaczony na wszystkie języki, a ponadto będzie narzędziem choćby do rozpowszechniania informacji o kierunku, w którym się rozwijamy. Chatbot będzie dostępny w ciągu kwartału dla nas wszystkich w naszych biurach. Więc to będzie świetne, uważam, narzędzie do pracy, żeby naprawdę rozwijać się tutaj i uzyskiwać coraz większe naprawdę bonusy. I kolejne jeszcze 2-3 informacje bardzo ważne. Najważniejsza dla firmy było Expo 2020 w Dubaju, fora biznesowe w Rwandzie, Indonezji, Malezji, Kazachstanie, Rosji oraz oczywiście targi InnoTrans. I to jest ciekawa informacja. W Berlinie Unibike został zaprezentowany przez RTA, Ministerstwo Dróg i Transportu Dubaju. Pamiętajmy, to jest Ministerstwo Dróg i Transportu Dubaju. Na własny koszt wyłożyło ileś baniek po to, żeby zaprezentować nie swój osobisty, ale nasz projekt. Co istotnie, udział został zainicjowany i sfinalizowany właśnie przez RTA, co wskazuje na poważne zainteresowanie Unitsky String Technology i perspektywy otrzymywania zleceń w jednym z najbardziej innowacyjnych miast świata. To jest bardzo naprawdę ciekawe. I jeszcze jeden news, informacja. W ramach udziału w Expo Centrum Testowania i Certyfikacji w Szarży odwiedziło ponad 100 delegacji z kilkudziesięciu krajów. Wśród nich rodzina królewska, przedstawiciele wielkiego biznesu, ambasadorowie, dyplomaci, premierzy, ministrowie, gubernatorzy, burmistrzowie i wysokiej rangi urzędnicy państwowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Brazylii, Peru, Kolumbii, Rwany, Indonezji, Filipin, Indii, Kazachstanu, Rosji, Białorusi i wielu, wielu innych krajów. I teraz najważniejsza informacja na koniec z tego webinaru Sukhodojewa. Jest tam dużo więcej informacji. Naprawdę zachęcam do tego, żeby się wczytać, dokładnie, powoli wczytać. Ale ta informacja jest bomba, uważam. Ta ostatnia, bo to jest to, co uważam, że tam wierzbiły rączki tak naprawdę i usta, ale nie można o pewnych rzeczach mówić, o czym nieraz informuję, jeśli mówimy o klauzulach poufności. Pierwsze zadał pytanie pan Sukhodojew. Pokażcie mi firmę, która w logice w pierwszych kroków rozwijałaby się w ten sposób, właśnie jak my. No i teraz, na moich webinarach nie powiem nic zbędnego. To moja wewnętrzna zasada, czyli nie wychodzi poza pewną literę. No i to też ja staram się robić. Lepiej powiem trochę później, ale sprawdzoną informację. Natomiast no, pan Sukhodojew wie o pewnych rzeczach, natomiast o nich po prostu no, najzwyczajniej jeszcze nie może mówić. Dlaczego? Czytamy tu dalej. Usłyszycie informację, która ma się wydarzyć lub już się wydarzyła. Czytajmy to między wierszami. Usłyszycie informację, która ma się wydarzyć lub się już wydarzyła. Być może w niedalekiej przyszłości Unitsky String Technology, jeśli klienci wyrażą na to zgodę, w ramach umów o zachowaniu poufności będę mógł dzielić się i rozmawiać o tych projektach komercyjnych, z których wiele, jak sądzę, ma już zapewnione przedpłaty, czyli firma otrzymała przedpłaty, wiele projektów, wykonane badania przedprojektowe i projektowe, ale ogłoszą oficjalnie, kiedy prace nad projektami zostaną rozpoczęte fizycznie. Nie mamy prawa tego mówić i nie wiemy wszystkiego, a budowanie domysłów jest przeciwwskazane. Ale to jest właśnie to, o czym gdzieś tam ostatnio rozmawialiśmy z niektórymi osobami w cztery oczy. A tutaj to zdanie jeszcze. Usłyszycie informację, która ma się wydarzyć lub już się wydarzyła. Ale to wkrótce musicie być na wszystkich webinarach. Na pewno się dowiecie. Na koniec, drodzy Państwo, propozycja tego wyjątkowego, uważam, pakietu, która została przedłużona do 28 lutego. Jest to wyjątkowa okazja. Naprawdę wykorzystujmy ją w rozmowach z naszymi bliskimi, żeby kupili sobie taki pakiet. Bo wierzcie mi, że ten pakiet, który jest 1 do 90, gdzie liczba tych udziałów jest 450 000, naprawdę zapewni im spokojne lata życia. Myślę, że może w dobrym wypadku nawet na całe życie. Ale to jest oczywiście też mój domysł, że tak będzie. Bardzo ważne. Jest to pakiet, który można kupić za 5 000, można go rozłożyć na 10 rat, spłacić po ratach miesięcznych po $500 i mieć za to 450 000 udziałów. Naprawdę, naprawdę warto. Jeśli nie kupimy my, zapraszajmy partnerów, którzy mogą sobie pozwolić na tego typu zakup. Naprawdę będą nam dziękować całe życie. O tym jestem naprawdę przekonany. I tymi słowami dzisiejsze webinarium kończę. Ja zachęcam jeszcze raz do tego, żebyście się naprawdę dokładnie wczytali w ten webinar Sukhodojewa. Dokładnie, bo tam jeszcze troszeczkę więcej jest informacji pewnych, bardzo ważnych. My spotkamy się za najprawdopodobniej 2 tygodnie, na początku marca. Także dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą obecność, za to, że poświęcacie ten czas. To świadczy o tym, że poważnie podchodzicie do tego biznesu, do firmy, w której macie środki. Więc jeszcze raz po prostu serdecznie Wam dziękuję. No i do zobaczenia za 2 tygodnie. A oczywiście zapraszam na najbliższy webinar czwartkowy do Janusza Tomczaka, gdzie będzie mówił o technologii. Czy nowy uczestnik może kupić ten pakiet z hologramem? Tak, może kupić. Każdy nowy partner może kupić. To jest oferta dla wszystkich kont zweryfikowanych do 28. Czyli tak naprawdę mamy jeszcze tydzień czasu. Naprawdę warto to zrobić. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.